We Włoszech pojawiły się zwierzęta, których nie widziano tam od bardzo dawna. Stworzenia z coraz większą śmiałością poruszają się po miastach, czując się bezpiecznie tam, gdzie jeszcze niedawno pełno było turystów. Możemy zaobserwować pierwsze reakcje natury na kwarantannę, która objęła ludzi. Mieszkańcy Włoch nie mogli się nadziwić, po tym, jak zobaczyli zwierzęta, które swobodnie poruszały się po miastach. Niektóre z gatunków nie były widziane już od bardzo długiego czasu. Matka natura szybko reaguje na zmiany, które zachodzą na całym świecie. Podczas gdy Włosi objęci są kwarantanną i siedzą w domach, zwierzęta poczuły większą swobodę i bezpieczeństwo. Zwierzęta, jakie pojawiły się we włoskich miastach, mogły zaskoczyć wielu obserwatorów. Podobne rzeczy mogliśmy raczej widzieć w filmach, ale nikt nie spodziewał się, że natura zacznie reagować na dziejące się zmiany tak szybko. Po wybuchu pandemii turyści wyjechali z Włoch, a mieszkańcy kraju zostali objęci kwarantanną. Ulice miast prawdopodobnie od wielu lat nie były tak puste. Obywatele przyznają też, że woda w weneckich kanałach już dawno nie była tak czysta. Natomiast na Sardynii pierwszy raz od długiego czasu pojawił się szczególny gatunek zwierząt. We Włoszech pojawiają się zwierzęta. Mieszkańcy Sardynii nie mogli wyjść z podziwu po tym, jak zobaczyli te zwierzęta. U wybrzeży pojawiły się bowiem delfiny, których nie widziano już od bardzo dawna. Ale zmiana ta dotyczy całych Włoch. Odkąd tłumy turystów opuściły kraj, a mieszkańców objęto kwarantanną z powodu wybuchu pandemii wirusa SARS-CoV-2, teren ten znacznie opustoszał. Zamknięto również sklepy, a z weneckich kanałów zniknęło wiele łodzi, dzięki czemu woda stała się dużo czystsza. Delfiny to nie jedyne zwierzęta, które ostatnio pojawiły się we Włoszech. Do kanału w Wenecji znów wróciło wiele ryb i łabędzi. W miastach pokazały się nawet dziki. Wszystko przez fakt, że miasto zwolniło tempo w obliczu pandemii. Objęci kwarantanną mieszkańcy nie wychodzą na ulicę. Zamknięto sklepy oraz restauracje. Zmniejszyła się także ilość zanieczyszczeń oraz hałas spowodowany korzystaniem z samochodów oraz pociągów. Dzisiaj grzeje, 1. Powiększyła się liczba zakażonych. Ministerstwo Zdrowia przekazało wiadomość z samego rana 2. Polski minister zarażony koronawirusem czuje się gorzej. Znamy szczegóły w obecnych warunkach, jakie panują we Włoszech, zwierzęta poczuły się bezpieczniejsze. Mniejszy hałas i czystsze środowisko sprawiły, że z większą śmiałością zaczęły eksplorować teren. Włosi nie spodziewali się takich skutków kwarantanny ani tak szybkiej reakcji matki natury. Najlepsze newsy dnia,
Źródło: Wirtualna Polska. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.